Dzień dobry, panie starosto. Tak jak się umawialiśmy, dzwonię ponownie w sprawie wyników kontroli, która miała być przeprowadzona w ostatnim czasie na tej działce 314/21 w Wójcinie. Jak wygląda sytuacja teraz? Jak wyszła kontrola? No, są pewne nieprawidłowości, przede wszystkim dotyczące ogrodzenia, składowania też kompostu. I głównie to są, do tego są wszystkie zarzuty. W tej chwili jest przygotowywany już tak zwany raport pokontrolny, który zostanie wysłany i informacja zostanie wysłana do właścicieli, że nie zostały dalej usunięte nieprawidłowości. Tak naprawdę część z tych nieprawidłowości nie została usunięta i będziemy dalsze kroki robili związane z ewentualnym wycofaniem pozwolenia, bo jeszcze w międzyczasie mieliśmy tutaj zgłoszenie zostało od właściciela gospodarstwa, na której usadowiona jest działka, gdzie jest składowany kompost, o taka informacja o wypowiedzeniu umowy dzierżawy. Też wystąpiliśmy do właściciela firmy, czy potwierdza, że umowa została wypowiedziana, bo to jest też jeden z warunków ewentualnego dalszego prowadzenia działalności. I ma na to właściciel 3 dni. Jeżeli się okaże, że oczywiście my przesyłamy w tym czasie raport również pokontrolny, żeby się właściciel zapoznał. Jeżeli okaże się, że faktycznie jest umowa wypowiedziana, no to automatycznie również wygasa nasze zezwolenie. Czy podczas tej kontroli były robione badania gleby? Nie, to nie jest w zakresie naszego jak gdyby zezwolenia. Nie wiem, bo być może były wcześniej robione badania przez WIOŚ, ale WIOŚ nie stwierdził nieprawidłowości, także nie jesteśmy informowani tak naprawdę o kontrolach WIOŚ-u, jeżeli chodzi o wyniki. Też WIOŚ nie zgłasza się do nas po zakres, jakie ma przedsiębiorstwo w celu kompostowania i przerobu, tak? Także mieliśmy tylko informację, że 29 marca taka kontrola się odbyła. Nie było żadnych uwag co do funkcjonowania, także tak to wygląda. A jeszcze proszę powiedzieć, czy macie jakiś rejestr takich firm, które jeszcze mogą trudnić się takim zajęciem, jak to składanie odpadów? Tak, oczywiście jest taki rejestr firm. Część z tych firm zostały zezwolenia automatycznie wygaszone, ale pozostają firmy, które są to głównie w tej chwili firmy, które siedziby tych firm są głównie na terenie powiatu mogileńskiego, także znamy te firmy i wiemy, czym się zajmują i tutaj też odbywają się kontrole, ale te kontrole nie wykazują nieprawidłowości. Także na dzień dzisiejszy, mówię, zostało kilka takich firm zewnętrznych, między innymi ta firma, o której mówimy, firma Ekon. I to jest firma, która no, do tej pory nie sprawiała, bo tam z tego co widzę pojawiło się też oświadczenie właściciela gruntów, czyli gospodarstwa, że firma Ekon do tej pory nie sprawiała żadnych, to jak dobrze u Państwa chyba, jak wiem, ukazało się również i w CMG24 chyba w Pałukach, takie oświadczenie jest. Także tutaj też jest trochę mieszanie faktów, bo jedna rzecz to jest prawidłowe kompostowanie, a inna rzecz to jest zrzucanie na grunty przez niewiadomego pochodzenia, tak naprawdę niewiadomego pochodzenia odpadów na pola i zakopywanie. Ja nie wiem, czy to łączyć, czy nie łączyć, bo my kontrolujemy działalność, która jest legalna w tym momencie, tak? Mhm. A proszę powiedzieć, czy dostajecie informacje o tym mieszkańców, o jakichś nieprawidłowościach, czy Do nas dochodzą słuchy, że przykładowo gdzieś tam na działce, która nie jest ta 314/21, tylko na innej działce są gdzieś na bagnach składowane, zakopywane jakieś
no, odpady szkodliwe. I teraz pytanie, czy mieszkańcy faktycznie mogą się czuć bezpieczni, tak? Czy ten proceder faktycznie na stałe będzie zażegnany? Z tego co wiem, to informacje o nieprawidłowościach ja otrzymałem tylko i wyłącznie od pana wójta, ale z zastrzeżeniem, że pan wójt już zgłosił do służb ścigania, że taki proceder ma miejsce. No to nie miało sensu, żebyśmy we dwójkę zgłaszali to samo, jeżeli byłem poinformowany o tym, że zgłoszone zostało do służb, dokładnie do policji, chyba jak dobrze pamiętam, do WIOŚ-u. I takie też kontrole odbywały się na prośbę pana wójta Ciesielczyka. Pojedynczych nie mam tutaj żadnych, nie miałem żadnych głosów ze strony mieszkańców. Nikt się do mnie nie zgłaszał, także tylko mam tą informację właśnie od pana wójta. Bo na pewno pan śledził tam informacje. Między innymi na Twitterze ukazały się zdjęcia tej hałty nieczystości na Twitterze pana prezesa Wojewódzkiego. Ale to widziałem te zdjęcia wcześniej u pana wójta, że były... I generalnie, czy to faktycznie zdjęcia tych odpadów są tutaj we Wójcinie? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo to były zdjęcia, które były chyba zrobione przez pana wójta. To trzeba było go zapytać, czy to są faktycznie te same zdjęcia, które są... Prawdopodobnie to są te zdjęcia, tak? No bo to... No dobrze, czyli firma kończy działalność, ta firma Eko, koncesję będzie miała zabrane, tak? Mówię, kwestia jest taka, czy jeżeli firma będzie miała... Tutaj są takie dwie kwestie. Pierwsza to jest, otrzymuje jak gdyby pokontrolne nasze... pokontrolny wniosek taki i druga rzecz to jest tak naprawdę odebranie własności gruntu, na którym firma prowadziła działalność, co automatycznie, mówię, za 3 dni już będziemy mieli jasność, że firma odebrała taką informację i jeżeli nie będzie informacji zwrotnej, to automatycznie my tą koncesję, którą ma, na zezwolenie, które ma, wygaśnie, tak? Bo tak jest jeden z punktów, że musi mieć grunt, na którym będzie prowadzona działalność. Przy braku takiego gruntu jest automatycznie zezwolenie traci swoją ważność. Dziękuję bardzo za poświęcenie. Pozdrawiam panie Piotrze, do usłyszenia. Do widzenia.